Jeden czytelnik. Pół tuzina autorek. Ponad 30 książek. Największy quest fantasy drugiej dekady XXI wieku. Godaj ponownie wkracza do świata czarów. Czarodziejskie miecze to szósty tom serii Świat Czarownic i cyklu Estcarp, który w większości nie rozgrywa się wcale w Estcarpie. Czarodziejskie miecze to jest taki jakby spin-off, w pewnym sensie odprysk trylogii o dzieciach Tregarta, ponieważ dzieje się jednocześnie z ich historią w Escor i występują w tej książce bohaterowie trzecio- i czwartoplanowi w jakiś tam sposób związani z niektórymi wydarzeniami. Można powiedzieć, że to jest jakby mikropowieść i dłuższe opowiadanie, ponieważ dwie trzecie książki zajmuje tekst Miecz Przegranych Bitew, a resztę Miecz Zrodzony z Cienia. No nie jest dobrze. Jonan, sierota, którym opiekuje się pani Rodu, który przybył do Karstenu, zwabiony przez Geas Killana Tregarta, jest takim trochę nieudacznikiem. Kiedy wyrusza w pierwszą akcję, od razu robi sobie krzywdę, wpadając do szczeliny. Natychmiast też znajduje czarodziejski miecz. Co zresztą jest chyba dosyć znamienne dla Escor, bo przecież Kemok Tregard też tak w zasadzie znalazł czarodziejski miecz. Pod wpływem tego miecza czytelnik dowiaduje się, że w świecie czarownic istnieje reinkarnacja i w pierwszej części tego tekstu Jonan, który okazuje się być Tolarem, ratuje Uruka od topora. Legendy po prostu kwitną na każdym kroku, zupełnie jakby Hal Jordan z Korpusu Zielonych Latarni szedł. A w drugiej części okazuje się, że dzięki czarom można cofnąć się w czasie i zmienić przeszłość, ale bez paradoksu, bo poprzez zmianę przeszłości tak naprawdę można nie zmienić teraźniejszości. No to tak z grubsza. Natomiast drugi tekst, tam jego bohaterką jest dziewczyna Kryta, która oczywiście okazuje się, że posiada moc i trochę tutaj jest jakby klon z Kati Tregard, zostaje zwabiona przez złe moce, żeby być ich narzędziem i na końcu odnajduje adeptkę. O tyle rzekłbym, że jest to tu ciekawe, że to jest adeptka, która nie należy ani do światła, ani do ciemności, a tytułowy miecz utkany z cienia jest chyba tylko takim pretekstowym artefaktem dopisany po to, żeby zgadzało się z założeniem, że to jest historia o mieczach. W ogóle ta druga historia w pewien sposób, będąc dopełnieniem tej pierwszej, wydaje się być dopisana po to, żeby książka miała odpowiednią objętość. I w ogóle obydwie one są jakieś takie nieszczególne i przyznam się szczerze, że z dotychczas przeczytanych historii to ta jest najsłabsza. Nie powiem, że najgorsza, bo niekoniecznie, no bo część bredni, które w swojej części kroniki opisywała Katia Tregard i to, co tam się wyrabiało, no to była zupełnie inna półka i innej klasy słabość. Czarodziejskie miecze są po prostu książką boleśnie przeciętną, nijaką, gdzie rozwiązania wyjmowane są z dupy na poczekaniu i gdzie wrzucone zostało wszystko to, co być może 30 lat temu było ciekawe i gdzieś tam niecodzienne. 30, a może nawet 40, nie pamiętam dokładnie, kiedy ta książka wyszła w oryginale. A teraz jest po prostu nijakie i tak nawet momentami śmieszy. Podsumowując, to nie jest
najgorsza książka z cyklu. Jak dotąd, w każdym razie. To jest chyba tyle, co jestem w stanie na jej temat powiedzieć. Pozdrawiam Was.